zobaczymy, co się będzie działo po stronie marokańskiej, bo to przeważnie tak właśnie jest, że ci, co wypuszczają, to raczej się za bardzo nie przejmują tematem. Gorzej jest u tych, co wpuszczają. Yes. Ticket? Rampa. Rampa? Si. Si. Direction hospital. Spital? Direction hospital, parking. Parking? Ticket. Makina. Ok, gracias. Czyli mili Państwo, jakaś jeszcze jest kwestia kolejna, musimy jakiś ticket pobrać. No tam, gdzieśmy de facto byli, w jakimś parkingu koło szpitala, przejrzeliśmy tamtędy. Trzeba pobrać jakiś ticket. Nie za bardzo wiem, po co on, ten ticket potrzebny jest, ale... Ale widać jest, po coś potrzebny, skoro jest. Tu panowie na motorach już częściowo przejechali, czekają na resztę grupy. W tych czarnych skórach, w tym słonku, tam musi być sam seks po prostu. Upojnie i sympatycznie. W sensie ubrając skórę. No tak, tak, tak. No oczywiście o tym, mówię w środku. No dobrze, czyli rampa. Szpital. Tam jest szpital, tak. No dobrze. Hospital. A co tutaj? Nie, nie. Też nie rozumiem, po co to jest w ogóle, komu do czego potrzebne. Kolejka, to i tu jakby się formuje kolejka oczekujących na tym parkingu i dopiero potem oni z tego miejsca puszczają pacjentów z takim biletem, żeby tam nie stali, prawda, i nie... Myślę, że dzisiaj, tak mam nadzieję, nie będzie trwało długo tutaj stanie w tym parkingu, ale rozumiem, jest po to, że jakby były większe kolejki w sezonie, w szczycie sezonu, no to wtedy tu jest taki parking buforowy, bym to nazwał, który trzeba w pierwej pokonać, tak? Więc my też tutaj będziemy go pokonywali. Tu się gdzieś nie zahaczymy. Podobnie tu może za COVID-a były jakieś jeszcze, wiecie, proszę Państwa, inne tematy robione. Te certyfikaty, testy i te inne rzeczy, tak? Więc to myślę, to tak, to z tego chyba jeszcze też. To też mi się z tego wynika. Raz, raz. Ja tylko jeszcze przeczytam, to na kogo cię oddam, czekaj. Bardziej go dostaniesz w swoje ręce, tylko przeczytam tutaj oglądaczom. Go to the border post and present this ticket w języku angielskim. No dobrze, więc trzymamy to w tym niedźwiadku, idziemy tutaj to the border post. Odbyło się, jak widzieć, było bez żadnego czekania, ale przypuszczam, w czasach covidowych było z tym więcej celebracji. A pan to, przepraszam, mam tutaj na awaryjkach stoi, tylko nie było tych awaryjek, tej drugiej awaryjki. Widać, pana lekko wyniosło na zakręcie. Okej, to teraz możemy do border post jechać. Podejście numer 2. A tu
policja przyjechała, już panów Niemców na motorach zaczepiła. Co tam nam jest? No taka nie, podoczy, to ta sama służba oczywiście jest, ale to inny samochód. Guardia Civil to się nazywa, więc ja to nie wiem, co jest tożsame z policją, to jest jakieś tak jak w Turcji, mają policję i żandarmerię, tu też mają dwa takie mundurowe twory, może tak być. Nie wiem, nie znam się. Ważne jest, że robimy podejście numer 2 do granicy, proszę Państwa. Blisko coraz bliżej. Tak jest. I miałaś akurat tam za linią graniczną jest dzika tam dżungla. Mapa nie obejmuje tam tego terenu. Czyli nie będziemy mieć pomocy. Raczej nie. Sí, todo. Więc pan wziął, zabrał ten bilet. Jakby nie mógł bez... Jakby nie mógł bez... No wiesz, to sens, że jakby... Może liczą nie, ale że, no nie, no, mają taką procedurę, która nie wygasła jeszcze ewidentnie. Ona miała sens, jak robili jakieś tam kontrole i wiesz, te wymazy, srazy covidowe tam na tamtym placu, to wtedy miało to sens. W tej chwili to nie ma sensu żadnego, no ale... Ale co zrobić, no. Hola. Buen día. Gracias. Czyli swojego przejeżdżał pan Amerykańczykowi, kazał nie wyjechać nawet na bok. Tak. No nas puścił, jak widać, było bez niczego. Z machnięciem, no, nie nóżki, tylko rączki. Widzę chyba kwestia tak, paszportowa. Buenos días. Hola. Gracias. No nie, to też to był dopiero pan Hiszpan, raz jeszcze raz. Teraz się czekają niby większe atrakcje, to już się po stronie marokańskiej. Więc na razie jeszcze wyjeżdżamy dopiero, proszę Państwa, z części hiszpańskiej, tą tu dzielą w płocie, proszę Państwa. Tak. Tu jest granica fizyczna, tu rozumiem pan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Iśmy wyjechali oficjalnie, jeszcze nie, ale fizycznie do Maroka, proszę Państwa. Teraz w kolejkę trzeba ustawić tutaj. Tak widzimy. Tutaj jakaś kolejeczka jest. Nawet są dwie linie. Tak więc. Tak się. No tragiczne. No, na chwilkę tego puszczę. Nie mam trochę zacznijmy paliwa. Bo teoretycznie jak już tu przejdzie te dwa rzędy, bo to już jest ok, tyle, tak? Wiesz, też myślę, że na tych promach właśnie w ciągu dnia to więcej aut przypływa, więc jest wiesz, większy ruch w ciągu dnia, tak? Mhm. To był taki trochę ostatni moment, żeby tu wiesz, to jakbyśmy tak pojechali prosto z granicy, to by się to byłoby jeszcze spokojniej, tak? Mhm. Się zastanawiamy. Thank you! Ej, fajnie.
kurczę, nie tak bardzo, w tych parę garniturach po ubieraniu. Chodzi, żeby się tam zapilnowali, wiesz. Jo! Se wala by pendant combien de temps? Combien de temps la validation? Oui, oui. Jusqu'à 30-10. 30-10, ah. D'accord. Et ça, ça doit, on doit rentrer ça à la retour? À la retour, ouais. Okay. Tu dois l'accompagner à la retour. Ok, d'accord. C'est moi, Et vous pensez dans une semaine, ça va être combien de temps ici, la file d'attente? Une heure, deux heures? Ça dépend. Ça dépend. On sait jamais. D'accord, merci, monsieur. Czyli to jest tam 6 miesięcy, jest ważna ta karta. Karta, a jeśli pytam o kolejkę, to mówi, że to zależy. No to wszystko wiem. Dobra. No dobra, już to jedziemy. A tak, mili Państwo, witamy oficjalnie w Maroku. Jeszcze tu rądko mam jedno, widzę, to jeszcze potencjalnie mogłem na tym rądku schaltować, panowie. Schowałem wszystkie dokumenty. Ale już miejmy nadzieję, że nie. Teraz mission number one to jest taka, żeby Miniuńka nakarmić, bo Miniuńka nam zaraz tutaj padnie. I będzie problem. My nie jedziemy na highway. Na Rabat. Na Rabat, aczkolwiek. Ojejejejej, poczekaj, może jednak tutaj chciałem, no poczekaj. Czekaj. Na Rabat. No może jednak tutaj chcemy pojechać? Jak tutaj chcemy? To jest Rabat. No jednak tu pojedźmy, tak? Tanger, tak? Pojedźmy tu tędy jednak w takim razie. Ja tą stację potrzebuję znaleźć. Mili Państwo. Czy tu może być stacja jakaś? Chyba nie, co? Moje mapy wynikałoby, że mam skręcić za granicą prawie już od razu, tak? Poczekaj, są Wilfidek. Jaka stacja jest, tak? Poczekaj, już kupię. Jeszcze raz. Tutaj to jest zjazd. A no to tutaj. To będzie chyba, tak? Dobre pytanie. No dobrze. Uważaj na to. Stacja już jedna, widzę, jest to już nieźle. Nieźle. Ja w tą ulicę miałem skręcić pierwotnie, tylko mi się pośpieszyłem się. Tam nie pojedziemy. Dobrze, są drzwi tutaj. No to dobra, może być, damy radę. Ten Fidek, czy jak to tam się czyta, to jest właśnie to miasto przy granicy. O, jest i Shell. I voilà. Idealnie, szaleństwo. Jest. Cudownie. How much?
poczekaj. 1212, ale co? Diesel jest. Diesel. To bierzemy diesla jak tańszy, no, nie? No diesel. 12 dzielone przez 11,9, tak? Euro 0,8 wychodzi, tak? Dobrze, więc tylko teraz jeszcze. Tu pan ci coś pokazuje. Saver, tu jest ten fuel saver, tak? Zobacz, jaką pan ma technikę, ty się ucz. Pan da psioch? Ty się ucz od pana techniki. No się uczę, uczę, się uczę. Patrz, widzisz, faktycznie. Ładnie, no. Ruszyliśmy z granicy. Mniunkaliśmy, zatankowali. To nie było może na chwilę pokazane, ale była szybka akcja. Był Shell Mniunek zadowolony, bo już był lekko głodny. I teraz przebijamy się przez miejscowość Fink, czy jakoś tak się to nazywa, w kierunku drogi prowadzącej wzdłuż morza. I tą drogą będziemy jechali na południe, w kierunku południowym oczywiście. A potem poszukamy czegoś do zjedzenia, ale to jeszcze chwilkę sobie na to dajmy. Szukamy dojazdu do naszej drogi, tej narodowej N13. Jeśli się chyba udało, to jest ta droga. Dominującym kolorem są beże, ewidentnie. Ale błękity też już. Też są jako takie elementy dodatkowe. Nie, to wygląda sympatycznie, trzeba powiedzieć. Pytanie, jakie tu jest zakresie prędkości, to nie bardzo wiem, ale 60 było, tak? Jest ci on. No, pan taksówkarz był przyzwolił. Zwolnił na tą okoliczność. To znaczy, że może działać. Wyglądał tak archaicznie, ale było. Się bulwar ciągnie wzdłuż plaży. Droga ładnie palmami obsadzona. Po jednej i drugiej stronie. To wygląda w sumie jak na nowie, no nowo zrobione mam wrażenie. Może nie wczoraj oczywiście, ale jest jakaś forma chyba tutaj takiego inwestowania w tą okolicę, żeby to nabrało bardziej paradnego wyglądu, żeby może tych turystów de facto potem przyciągnąć. Pytanie jakich, czy krajowych, czy zagranicznych. A na razie pierwsze wrażenia są pozytywne. Trzeba przyznać. Z ciekawości skręciliśmy tu w taką boczną uliczkę w kierunku mariny, żeby zobaczyć trochę jak to wygląda z boku od drogi. No są jakieś tam łódki. Chyba dalej jeszcze nie przejedziemy, mam wrażenie. Po prawej są jakieś kompleksy, ja tylko potem pokażę jak zawrócimy. Kompleks być jest, ale wygląda średnio, powiedziałbym, atrakcyjnie. Jakiś taki już stary, zapuszczony. Elewacje średnio takie świeże, bym powiedział. Albo tu taka jest stylistyka tego. Chyba nie jest prywatna. Albo co, no to jest prywatne, tylko wiesz, tylko to. No są chyba prywatne apartamenty, tylko się pytanie, czy ktoś nie dbał o tą wspólną część, tak? Tego, no bo elewacje to przy każdym nie będzie malował, tylko powinna być jakaś. No tak. Wspólnota. Wyglądało to tak średnio, bym powiedział, ciekawie. A kompleks, tak, marina, coś tam z Simi, coś. Przypuszczam dla bogatszych tutaj i Marokańczyków i przyjezdnych. Po lewej stronie właśnie kończymy mijać, myślę, że obiekt królewski, bo co 100 metrów była budka z trzema strażnikami umundurowanymi, czego wcześniej nie było widać. A z kolei był taki znak z koroną w lewo, pokazujący strzałkę. W związku z tym myślę, że to miało szansę być coś takiego bardzo wyjątkowego. To jest jakiś sofitel, więc tutaj faktycznie myślę, taka jest elitarniejsza bardziej dzielnica i część tego nadbrzeża morskiego. Więc proszę Państwa, a tutaj widzimy jakieś coś kolejnego fajnego jest.
No generalnie cała ta okolica jest ewidentnie pod turystykę ustawiona, nadmorską. Tu wzdłuż cały czas ciągną się różnego typu właśnie obiekty, ciągnęły się obiekty apartamentowce, hotele, innego typu jakieś kompleksy ogrodzone płotem wysokim, murem z dostępem do plaży dla mieszkańców. Tu dochodzimy do miejscowości chyba, jak on się miał nazywać, Mdik chyba, tak? Coś takiego. No, już takie bardziej ludzkie te apartamenty są dla normalniejszych ludzi, myślę, ale tak, ale jest to, no to sympatycznie, mówiąc krótko. Muszę zobaczyć, ale ja prawie jak w Kalifornii, w Hollywood. Palmy się na środku jest, nie na środku jest, nie na środkowym pasie rozdzielającym objętki drogi. McDonald's, proszę Państwa, po lewo jest. Cudownie. Pierwszy bilans po godzinie pobytu i godzinie jazdy tutaj przez te terytoria nadmorskie jest taki, że wygląda to bardzo wszystko w porządku i spoko. Prawda? Tak nam się to kojarzy z ekskursją na swój sposób. Plus minus oczywiście, jak wiadomo, jakieś tam różnice są lokalne, ale jeżeli ktoś się spodziewał takiego jakiegoś dziczy i buszu i dzikości i brudu i sypu, to przynajmniej na razie tutaj w tej części tego nie widać. Co ciekawe, zieleń jest, widzimy, pielęgnowana, taka ta publiczna gdzieś przy wzdłuż drogi. Co chwila są jakieś grupki tam osób gdzieś coś tam pielących, grabiących, podlewających. Inna rzecz, to ma sens podlewać w ciągu dnia, no ale to już jakby inna sprawa. Ale na pewno się o tą zieleń dba, zresztą widać, że ona jest taka ładna i taka no nie przypadkowa, jakaś chyba koncepcja w jej rozsadzie i w jej potem pielęgnacji. Zatem mówię, na razie najczęściej auta granie też są bardzo w porządku. No jak spodziewałem się jakichś starych grzechów różnych, różnistych, a są auta są takie jak były w Hiszpanii, jak nie lepsze momentami, więc naprawdę no, na razie odpukać, zobaczymy jak będzie to szło dalej, ale na razie jest całkiem w porządku. I co, no my jedziemy dalej, tak, szukamy drogi na ten nasz fez. Na razie idzie jak idzie, jest taka tutaj okolica bardzo zagęszczona, zaludniona. No zobaczymy, co będzie, jak będziemy gdzieś bardziej w takie tereny odludne. Może tam nam też ta prędkość jazdy podskoczy, bo na razie jest dupa. Właśnie minęliśmy zgrupowanie autobusów, które przywiozły panów mundurowych. Ciekawe, co tu się dzieje, po co oni tu przyjechali, na jakieś, przypuszczam, jakieś wydarzenie, jakiś event może obsługiwać. Ale mówię, jak mówiłem wcześniej, po wejściu na jest to bardzo na to fajnie, schludnie, czysto. Może nie wiem, jest to Szwajcaria, tak? Ale jak na kraj arabski, to na pewno tutaj nie ma się czego na tą chwilę przepchnąć. Jakiś apartamentowiec. Skorupa stoi, reszta niewykończona. Jak nie mówiłem, to powiem, że przejeżdżamy aktualnie przez miejscowość Tetuan. Jeszcze taka uwaga dla kierowców płci wszelakiej. Myślę, że to widać z tego filmu, na razie z tych ujęć jeździ się jakoś normalnie, nie ma też jakiejś tragedii. Nie jest to jakieś totalna dzicz typu, nie wiem, Egipt, prawda, nie wiem, tego typu sprawy. No są skuterki, prawda, skuterki są wszędzie, ronda lubią, trochę ścinać lubią, prawda, ronda, no ale to jakby są takie drobiazgi tak naprawdę. Nic totalnie nadzwyczajnego, czego by się nigdzie indziej nie doświadczało. No powiedzmy, to jakiś pan to jedzie, tak trochę nie wie, jak ma jechać, którym pasem ma jechać, ale no to są takie moje pierdołki w sumie. Żaden hardcore, którego by gdzie indziej nie było można
posmakować. Szerokie, widzimy tu drogi, oznakowane, pasy są, znaki są, ograniczenia prędkości też są, więc generalnie to się muszę teraz w prawo się odbić na tym rądku, na ten czew coś tam, Che Guevara, nazwijmy to umownie, bo to jest dla mnie nie do wymówienia. Tu za tym ciężarowym staniemy. I ten. A trąbić lubią troszeczkę, tak bardziej niż, tak po turecku troszeczkę, tak lubią sobie tam gdzieś piarnąć raz po raz, tak dla idei, żeby było, no ale to niegroźne. Odbiliśmy na południe od Tetuanu w kierunku do tego Che Guevary, czy jak to tam się nazywa, i faktycznie już się tak chyba bardziej swojsko, górki, zakrętaski, już takie mniej cywilizowanie, to nam lepiej. W swój sposób, bo i tak można trochę szybciej pojechać, może bez szału, ale kapeczkę. Góry gdzieś tam się nam pojawiły na horyzoncie, jakiś mały lasek drzewny, iglasty chyba mi się wydaje być, prawda? Nowy odcinek drogi się skończył i zaczął się pierwotny, stary. Też nie ma tragedii, ale oczywiście jest już węziej, więc jak nam teraz wjechała ciężarówka przed nos, widzimy, to się jazda, że tak powiem, skończyła. Niemniej jednak widoki są niezmiennie bardzo ładne i ciekawe. Ta zieleń mnie właśnie cieszy, że jest taka świeża, taka jeszcze się nie wypalona przez słońce. Marokańskie, letnie. Więc miejmy nadzieję, że pora wiosenna się okaże być dobrym niedźwiadku pomysłem, prawda? A widzimy, niedźwiadek sobie wziął seksowny zagłówek i sobie szyjkę odpoczywa tutaj w tym momencie. Jazda, widzimy, jest dość ciekawa na chwilę obecną, bo trafiła się wolna ciężarówka, tamta, która pojechała już chwilkę, ją właśnie moment temu wyprzedziła, bo była jednak szybsza od tej niebieskiej. No i teraz na nas kolej przyjdzie za chwilkę, bo tam widzimy z tyłu jest, prawda, cały ogonek chętnych. Zobaczymy. Tutaj się najwyższy tak delikatnie do tego zabieram manewru, bo jest ciągła, ale chyba za chwilę będę musiał. Krótko. Widzimy, znak jest dość oczywisty, ale warunki są jakie są. Dobrze, mili Państwo, dwie ciężarówki wyprzedzone na raty z emocjami. No tutaj faktycznie się już jeździ bardziej hardcore, bo tam faktycznie mały aneks do mojej wypowiedzi, tam faktycznie, jak myśmy jechali do tego Tetuanu, to było tak po europejsku, turecku w poryłach, albańsku. No tu faktycznie już taki na tym odcinku górskim, kiedy się zaczął ten stary odcinek drogi, no to był taki lekki, większy hardcore, tak? To jeszcze wszystko dla ludzi oczywiście, ale dla osób o słabszych nerwach to mogło być troszeczkę już bardziej wymagające doświadczeń. No ale nam się udało, to niedźwiadek dzielnie podpowiadał, już tego tamtego jeszcze nie, prawda? Więc nie no, przy takiej pomocy to żadne warunki nam są niestraszne, drogowe, damy radę. No to faktycznie tu jest to, że ta nawierzchnia jest w trakcie remontu ewidentnie. Stara jest jezdnia poszerzana, profilowana na łukach, tam na tych górskich odcinkach. Tu widzimy, są bardzo fajne zabezpieczenia, te kamyczki po prawej stronie. No, chronią. Chronią, jak ja bym tutaj w nocy tak jechał, to byłoby wesoło, więc no. Faktycznie, tutaj taki już tak ma egzotykę, już lekko czuć i no to ma to swój koloryt jakby, po tośmy tu przejechali, żeby takie rzeczy właśnie też ciekawe inne zobaczyć, więc generalnie jest fajnie. Tak cienki ten jest, ten Mondeo jest tak cienki, że aż zęby bolą, jak on cienki jest.
targowisko, czy jakiś bazar, tak dokładnie przy drodze. Generalnie jakaś wioseczka. Są żywiony ruch. Mów prawo, niedźwiadku. Tak patrzysz na trasę właśnie, widzisz? O, karmi proszę niedźwiedzia. Zobaczyć, karmi. Jakie mam wsparcie. Jakbym sam nie spojrzał na znak, to bym gówno wiedział. Karmi. A, byśmy pojechali, byśmy zajechali w góry. Do górali za gdzieś. O. Bo ja chciałem właśnie powiedzieć, że teraz ciebie karmię, tak? Teraz to pokażę, jak mnie karmisz, tylko wiesz, no. Trzeba być multitask. No w prawo. No, no teraz to wiesz, to ja też już wiem, że w prawo. No, muszę zobaczyć, jak mnie tak karmi. Jeden kawałek sam, jeden drugi kawałek mnie daje. Sam, nic nie biorę. No. Wszystkie kawałki dla niedźwiedzia, pani biegnie. Musimy się kupić jakiś kapilutek, jak ty panowie mają. Mhm. Decyzja, no, to kiecunie dla Piotrunia i kapilutek. Aha, no, dla ciebie. Dla mnie. No. Ja mam jeden strój terrorystki. A ja mówię, ja mówię kapilutku. No. Kolejny piesem. Stoi. No stoi, się nikogo nie boi. Chyba to w nosie. Wiesz. Kilometry uciekają, mijamy kolejne wioski. Droga się kapkę wyprostowała i jakby poprawiła jakościowo. Na dokładkę żeśmy tutaj sobie pana znaleźli, pana taksówkarza, który całkiem sensownie jedzie. Więc my za nim tutaj też jakby staramy się. Tak, widziałem znaki, dziadku. Tak, jak sygnalizuję, że mam trzeci zjazd, tak, z ronda zrobić, no to, to ja tu widziałem, babciu. No, więc jakoś to idzie, powolutku, ale idzie. Mamy nowszy kawałek asfaltu, aczkolwiek z równością też tutaj różnie jest, trzeba jednak zachować zawsze maksymalną czujność. Widzimy, pan tu tnie, prawda, też zero oznakowania, że pan tnie. No więc... Generalnie na pewno trzeba tu uważać faktycznie, to, to tak, że są fajne odcinki dróg, potem one nagle przechodzą w jakieś starsze, niewyremontowane, podmyte, zalane łatami, wybrzuszone i tak dalej. Potem łatwo sobie tak zrobić krzywdę. Więc trzeba faktycznie bardzo ostrożnie jechać i uważnym być i spostrzegawczym. To jest na pewno ważna uwaga, jeżeli chodzi o warunki tej jazdy po tych tutaj ich drogach. Spodziewać się rzeczy niespodziewalnych, że tak się wyrażę. Bo tu się wydaliśmy na wszystko. Z chwili na chwilę. Ciekawe drzewa wzdłuż drogi wyglądają na stare, wiekowe wręcz bym powiedział. Wioseczka, mieścineczka i kombajn przed nami chyba jedzie. Nie może być sygnalizuje coś. Ten zjeżdża, to już jest dobrze, jednego mniej będzie. Będzie ciężko wyciągnąć. Oj tak, będzie to wyzwanie. Zdecydowanie tu się teren nam wypłaszczył. Góry zostaje za nami. Mamy pola. Ja się na tym nie znam, no ze zbożem jakimś, tak, które tutaj sobie całkiem już fajnie o tej porze roku rośnie. Tam nawet kawałek, czy się widziałem, już był kawałek skoszony. Stąd ten kombajn, któryśmy widzieli pewnie. Były już zboża kostkowane. Leżały kosteczki zboża na polu. Więc to się widzimy, jak to ta różnica klimatu jednak tutaj fajnie im pozwala inaczej operować. W sensie sezonów i upraw rolnych. U nas o tej porze to jeszcze pola są nie w takim stanie jak tutaj. A mamy, przypomnę, 4 maja. Specyfiką Maroka też jest ewidentnie to, że są bardzo częste, nawet myślę, że częstsze niż w Turcji, te drogowe checkpointy.
gdzie punkty kontroli policji, nie wiem, służb mundurowych, wiem, co to jest dokładnie, co to za służby, a no ważne jest to, że żeśmy przed momentem takie coś minęli i panowie mieli w poprzek drogi rozłożoną kolczatkę, tak, oczywiście ona była zwinięta na poboczu, natomiast jakby to linka, czy tam drucik, jak zwał, leżała w poprzek drogi po to, żeby można było sprawnie i w ciągu paru chwil elegancko ją na całą jezdnię zaciągnąć, żeby była taka potrzeba w obliczu nadjeżdżającego samochodu budzącego ich większe czy mniejsze wątpliwości. Więc to aczkolwiek do tej pory nas nikt nie sprawdzał, tak? Chyba żeśmy mieli ich już, nie wiem, około 10 albo i lepiej. Natomiast zawsze się to kończyło machnięciem ręką i dalszym nas przepuszczeniem. A tu jakaś kolejna mieścinka, wioseczka, mieścinka raczej, tak, bo to już większe. I taka apteka jako półksiężyc zielony. Właśnie dziadka wyedukowałem, że tu nie ma krzyży czy zielonych, tylko są półksiężyce zielone jako oznaczenie aptek. No i co? No i jedziemy przez kolejną wioseczkę. Właśnie nie wioseczkę, to już miasteczko jest takie całkiem widzę pokaźnych tych rozmiarów. A widzimy jakiś taki pędzik, wiesz, z prawej strony. Tak. Tutaj się czają Państwo przejście przez ulicę. Tutaj pan sobie nienerwowo skręca. Jest taki swojski klimacik, tak? Warsztaciki, naprawy ogumienia, felgi, elementy jakieś metalowe, nierdzewne, stale, sprzęt rolniczy. I stacja benzynowa. I rondko. Na wyjeździe z tego wszystkiego mamy rondko. I my mamy na Fez i na Mekens prosto cały czas, tak? Czyli na rondku idziemy prosto, nie światło. I Shell. Co ciekawe, zobaczymy, czy to jakąś cenę pokażą, czy nie. Pan tutaj, widzimy, się nie śpieszy. Ceny są dość wyrównane, jeżeli chodzi o paliwo, do tej pory były. My żeśmy dzisiaj dla ciekawości zapłacili euro 0,8 za litr. W przeliczeniu oczywiście litr diesla, w przeliczeniu na euro oczywiście z lokalnej waluty dirham. No jest to oczywiście cena najniższa na całej trasie, bo do tej pory najtaniej było, gdzie? W Andorze było najtaniej, tak? Było euro 30. A tak było euro 52 w Niemczech, tak? I pan policjant tutaj sobie ładnie stoi, nikogo się nie boi, prawda? Ale kolejne auto za nami już wyszedł, żeby zhaltować, więc widzieli Państwo. Widział mnie z kamerą, ale na nasz widok nie zareagował w sposób negatywny. A my co? My dalej prosto, tak? Pola prawie po horyzoncie ciągną. Czy nie jest idealnie płasko? Właśnie, jakie jeżdżą auta, mili Państwo? Jeżdżą auta głównie, znaczy głównie jak głównie, ale to co się tyczy, ale chodzi o kolor czy chodzi o markę? Nie markę. No jeżeli chodzi o takie nowsze, to dodacie tu królują granie. Takie te minivanowate, że tak się wyrażę, czyli jakieś takie tutaj dustery chyba to się nazywa, tak? Czy coś takiego, tak? Głównie są używane przez taksówkarzy. Takie mini busiki taksówkowe. Mają na górze bagażnik zewnętrzny i tam też jakieś czasem klamoty są na tym bagażniku przez pasażerów, jak rozumiem, składowane, żeby więcej się zmieściło w środku. Sady oliwne po obu stronach drogi. Gaj oliwne, masz rację, tak? To bardziej prawy wiązek. Pełna zgoda. I
i mandarynki, to były sady mandarynkowe na obiady, tak. Chwilę wcześniej. I bezkres pól ze zbożem. Tu jeszcze mamy, widzimy, formę nieściętą. Ale zwróćmy uwagę, że ono jest takie niskie, to nie jest, jest takie wysokie jak u nas, jest o wiele niższe. A tu jakaś maszyna do podlewania, która coś tutaj podlewa. Nie wiem, co tutaj może rosnąć. Coś niższego, zielonego. I kolejna dolinka, że tak się wyrażę, niecka. I kolejne zboża. A to zielone, to z pewnością zawsze będą właśnie oliwki. Drzewa oliwne. Mała przerwa na pomocy drogi. Ja jestem pod nieustającym wrażeniem tych pól skoszonych w dużej mierze, zbożowych. Miała być pustynia, ale są pola zbożowe. I gdzieś tam na horyzoncie pagóreczki, większe czy mniejsze, co dodatkowo dodaje kolorytu. Ciepło jest, prawda, proszę pani, jakbyśmy wyszli z samochodu. Takie jest, 30 stopni może być, jest, no. Jest, prawda. Miło, sympatycznie jest. A wszystko to się dzieje, proszę państwa, jak ktoś chciał sobie to umiejscowić. To się to dzieje między Tatuanem a Fezem, proszę państwa. Zobaczcie, jaki duży gaj oliwny, tak jak czyli niedźwiadek. Uświadomił, że to gaj, a nie sad. A po lewej stronie pola. A na horyzoncie właśnie jakieś wzgórza, jakieś, nie wiem, jakimś piaskiem, czy jakimiś innymi minerałami. Tempo pod górkę widzimy jest takie, za tymi trzema ciężarówkami, że musiałem jedynkę dać, bo na dwójce sobie nie radziliśmy. Tak, mamy prędkość kosmiczną. No to właśnie jest tak, element folkloru tutaj tych podjazdów. Znaczy, żeby był jaki podjazd. No właśnie, no ale tutaj widzisz, te autka nie wyrabiają. Z takiego czy innego powodu. Pytanie, czy jest zapakowany też. No się pytanie, ale widzimy, bo są też rankingi, widzimy teraz ten trzeci z tyłu, prawda? Zaczął wyprzedzać, drugi też zaczął tego pierwszego, więc jest ciekawie. Popatrzmy, co się wydarzy. To był czosnek, tak? Dobra, się aż może włączę, ale ja sobie poczekam, bo tu ja mam widzę autę sprzeciwka. Więc ja sobie zostawię tutaj tego pana na za chwilę. Zbliżamy się do Fezu od strony zachodniej. Wypłaszczyło się i się, tak powiem, roślinność też zmonopolizowała. Mamy po prawej, po lewej stronie ciągnące się wyłącznie gaje oliwkowe. Pola zbożowe gdzieś są w pojedynczych, mniej drobnych miejscach, ale już nie jest to ta skala, która była do tej pory.
Jest, widzimy płasko. Już daleki, oddali po prawej stronie widzimy góry, przez które się będziemy przeciskali pojutrze. No, na razie się szukujemy na podbicie miasta, na wjazd do miasta i znalezienie naszej tam w środku, w tym mieście, kwatery. Tu już Niewiadek ma naszykowane na technologii nowoczesnej. To się w tym razem wspieramy. Ja mam tu swoją technologię na karteczkach, już nie będę teraz pokazywał. I zobaczymy, która technologia będzie nam bardziej przydatna i bardziej niezawodna. Znaczy, to chyba co to ma być? Jakiś pałac, czy coś, jakaś brama. 400 metrów, a skręciła do mnie w prawo. Łagodnie w prawo mam tutaj skręcać. Jak tutaj, tego typu, takie, bo to są takie, co, wiesz...
tak widzisz, że wszyscy na awaryjne działa? No tak jakby tak. Kolumna? Jakiś taki ten... Kondukt, powiedzmy. Jeszcze na prosto.
akurat. Bo czerwony jest, bo to były sypy. Cudownie. Tak, jakby się wyjść, tak grzewa jakieś blade światło, ale... Przejechali, tak? Tak, tak, już wszystko mamy. Schwalać nawet telefon, mówisz. Czekaj. Nie, to może być to pole, bo wiesz, prawdopodobnie. Skoro coś mi tutaj nie pasuje, nie, to musi być. To jest taki tutaj trójkącik, tak? Czekaj, co tu się stało? Trójkącik, dobra, żeśmy przejechali. Już widzę, gdzie jestem. Poczekaj, nie dziejeć. Musimy zawrócić. Tutaj jesteśmy, w tym miejscu też musimy wrócić kawałek. Tu musimy zawrócić. Nie wiem, co się stało. Ja myślę, jak też przejechaliśmy, nie wiem, co to się stało. To może być na wolnym aktywie osiedla tutaj, w z tą bramą. Zobaczymy, poczekaj. Potrzymaj tą karteczkę, proszę.
jest lewo. A tam skręcą, dobrze. To niby to ma być w lewo. Z rądkiem powinno być coś. Rądka nie widziałem. Zostaje na środku, bo tak. Rozumiem, no ale muszę to znaleźć, prawda? Skarbiony sześć porad. My są tutaj na moje oko, to jest ta ulica. Myślałem, że wbijam ten adres, no ale dobra. Dobrze, to jest ta ulica dla mnie. Bo tu jest to. Czyli to jest coś małego w takim razie. No dobra, czyli tutaj jest. No to tutaj musimy wbić w takim razie. Nie widzę innej za bardzo możliwości. Zatem jak widać, dojechaliśmy cali i zdrowi do naszego miejsca docelowego. Bardzo fajna miejscówka w dość sympatycznym takim kompleksie mieszkalnym, takich tutaj apartamentowców, że tak się wyrażę. Takie osiedle trzypiętrowe plus parter. Więcej sobie pokażemy jutro podczas spaceru naszego na miasto. Dziś tylko na zachętę pokażę Państwu dziedziniec wewnętrzny tego kompleksu, tego jakby naszego tego budynku, tak się wyrażę, w którym jest, znajduje się nasze mieszkanie dzisiejsze. Tutaj, proszę Państwa, jest nasze mieszkanie.